I na 2015, czyli otwarte towarzyskie mistrzostwa w połowie troci i łososi zorganizowano w minioną niedzielę w Stargardzie Szczecińskim. Czy taka kiepska aura nie będzie przeszkadzała? Zapytałem dyrektora biura zarządu okręgu PZW w Szczecinie, Rafała Pendera. Są też tego dobre strony, bo taka chwiejna pogoda z takim wiatrem też powoduje jakiś tam niepokój u ryb. I dzięki temu te ryby mogą nam dzisiaj brać. I jest u nas również i nasz ekspert, Andrzej Tokarski. Jak tu zdążyłem się już od miejscowych dowiedzieć, od otwarcia sezonu padło naprawdę sporo troci. I właśnie przy tym podwyższonym stanie wody podobno one są aktywniejsze i jest większa szansa na złowienie jej dzisiaj. Zawody rozpoczęte, a ze mną jest jeden z organizatorów, Mariusz Halczuk z koła PZW Kolejarz w Stargardzie Szczecińskim. Witam serdecznie. Tak, oczywiście mówimy na żywie rybie, czyli na zasadzie catch and release, czyli złów i wypuść. To, co jest ostatnio bardzo modne w Polsce i co staram się preferować u nas, ze względu na to, że organizując zawody, tych zawodników łowiących ryby jest naprawdę tylu, że gdyby każdy chciał czynić swoją złowioną rybę, to mało by coś zostało. Trzeba ją zmierzyć i sfotografować. Łowimy rybę, bezpiecznie wyciągamy ją oczywiście pod bierakiem, nie używamy żadnych osęg. Mierzymy tą rybę, robimy dwa zdjęcia i po prostu tą rybę żywą wypuszczamy w dobrej kondycji z powrotem do wody. Dzięki temu tej ryby w tej wodzie jest coraz więcej i coraz więcej ludzi z całej Polski przyjeżdża na to, żeby te ryby łowić. No ale najwyższa pora przejść do konkretów. Rzut i... No i jest ryba, jak się okazało. Pierwsza i ostatnia. Drużyli. Sprawdzę. Brawo! Nie, piąty rzut. Po co jeździć tak daleko? Jakby tam nie potrafili pozostali, to możecie na mnie liczyć. Spokojnie. A to nie czekaj, malutka. Samiczka. Spokojnie, bez nerw. Jestem zmęczony po biegu. Tutaj mamy początek. 50. 58, sędzia? Jest. Piękna ryba. Tak jest. Nie jest. Robić specjalne zdjęcie. Mamy sędzia. Dobrze, zdjęcie przy puszczaniu. Poszła. Puszczanie. Pięknie. Ej, brawo. A Andrzej Tokarski wszystkie swoje nagrody przekazał na rzecz Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Kolejarz w Stargardzie Szczecińskim. A ryba, no jak było widać, wróciła do wody.